Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Przystanek Kraków. Przed Wami rozmowa z Moniką, która od kilku dobrych lat tworzy własne teksty. Już jako 17-latka napisała swoją pierwszą książkę i ją też wydała. Wydałaś książkę w wieku 17 lat. Skąd taki pomysł w tak młodym wieku? To znaczy, ja zaczęłam pisać mając 11 lat i w zasadzie samo mi to przyszło. Na lekcjach religii musiałam się czymś zająć, bo zawsze te lekcje religii wyglądały tak, że ktoś zagadywał panią i nie mieliśmy co robić, więc szukałyśmy sobie z koleżankami jakiegoś hobby, a jako, że to był ten wiek, kiedy zaczęłyśmy trafiać na pierwsze fanfiki, no to zaczęło się od pisania fanfików. No i w pewnym momencie ja stwierdziłam, że ja bym wolała napisać coś takiego stricte swojego, co by wychodziło bezpośrednio ode mnie. No i zaczęłam sobie pisać. No i w zasadzie jak skończyłam tą książkę, to troszeczkę nie wiedziałam, co dalej. I pisałam sobie dalej, aż w pewnym momencie stwierdziłam, to było chyba tuż przed egzaminami gimnazjalnymi, że spróbuję wysłać swoją propozycję do jakiegoś wydawnictwa. I jako, że pisałam ją wtedy w wersji ręcznej, normalnie na papierze, no to przeniosłam to wszystko po prostu na komputer. To też mi trochę zajęło. Wysłałam to i po jakimś czasie odezwało się wydawnictwo. No i tak się to stało. Wspomniałaś o wydawnictwie i powiedz nam, czy wydanie takiej książki jest łatwe? Jak to w ogóle zrobić? Wydaje mi się, że teraz wydanie książki jest dosyć łatwe, ale trzeba sobie znaleźć odpowiednie wydawnictwo, bo wiadomo, że wydawnictwa mają różny profil i trzeba trafić po prostu do wydawnictwa, które będzie wydawało literaturę tego typu, jaką my piszemy. Czyli na przykład do Fabryki Słów nie będziemy wysyłać książek obyczajowych, bo oni zajmują się fantastyką. Ale wydaje mi się, że teraz jest tak dużo wydawnictw, że w zasadzie nie będzie problemu, żeby, jeśli rzeczywiście umiemy pisać, to nie będzie problemu, żeby sobie tego wydawcę znaleźć. A jak to przebiega? To przebiega bardzo różnie w zależności od samych wydawnictw, w zależności od ich wielkości. Przede wszystkim proces oczekiwania na odpowiedź od wydawcy jest różny, dlatego że to mogą być 3 miesiące, a to może być 9 miesięcy. Czyli samo 9 miesięcy czekanie na wiadomość, że ta twoja książka, którą wysłałeś nam 9 miesięcy temu, to jest w sumie fajna i chcielibyśmy ją wydać. Także no tutaj się można trochę zniechęcić. Też często są historie takie, że dostaje się wiadomość od wydawnictwa, że jest zainteresowane i to wydawnictwo jest teoretycznie lepsze, na przykład większe i bardziej zajmujące się promocją książek, które wydają, ale już podpisaliśmy umowę z innym wydawnictwem, które po prostu było wcześniej zainteresowane naszym wyborem. No a później no to jest już proces wydawniczy i to też strasznie się różni w różnych wydawnictwach, inaczej to wygląda. Ale ten proces wydawniczy trwa też od około 3 miesięcy do nawet roku albo więcej. A jak się czułaś jako debiutująca pisarka? Przede wszystkim strasznie szczęśliwa, bo wydanie książki to było moje, no na tamten moment, największe marzenie i przez pewien moment ja miałam nawet takie myśli, kurde, mam 17 lat i spełniłam swoje największe marzenie w życiu, co ja dalej będę z sobą robić. Ale na szczęście z latami przyszły kolejne marzenia i trochę się ich nawet nagromadziło. Ale przede wszystkim, no to tak jak mówię, to było ogromne szczęście. I czułam się trochę dziwnie nawet, dlatego że jakoś tak nie wyobrażałam sobie, że moja książka, moja historia pójdzie do kogoś i coś, co było tak bardzo moje, co było gdzieś przez pewien czas blisko mojego serca, trafi do kogoś innego i ta osoba będzie mogła albo to przeżyć z tymi bohaterami, albo właśnie kompletnie tego nie poczuć i na przykład skrytykować. Gdybyś mogła podać 3 rady dla początkujących pisarzy, ja właśnie jak napisać książkę, to jakie one by były? To jest dobre pytanie, ale to nie wiem, czy jestem kompetentną osobą do tego, ale wydaje mi się, że przede wszystkim się nie zniechęcać i rzeczywiście szukać sobie historii, która
rzeczywiście cię wciągnie, że będziesz chciała ją opowiadać, bo jeśli historia nie wciąga ciebie, to nie wciągnie też czytelnika. No i to jest najważniejsze, żeby rzeczywiście poczuć to, co się pisze, dlatego że ja na przykład przez okres pisania swojej książki byłam cały czas w takich emocjach, że ja musiałam pisać dalej i chciałam pisać dalej, dlatego że wiedziałam, że jestem to tak jakby winna tym bohaterom i no samo mnie, że tak powiem, to jarało, także myślę, że to jest najważniejsze. A druga rada to chyba, żeby się nie zniechęcać właśnie kiedy już chcemy wydawać, bo wiadomo, że nasza propozycja może się spotkać z odmową, bo wydawnictwa dostają ogrom propozycji i trzeba po prostu czasami swoje odczekać i też czasami trzeba więcej popracować nad jakimś tekstem, bo to, że wydawnictwo odrzuca naszą książkę, to nie znaczy, że ona jest beznadziejna i nic się nie da z nią zrobić, dlatego że można ją jeszcze poprawić. A trzecia rada to, nie wiem, w zasadzie, jeśli komuś bardzo zależy na tym, jeśli to jest czyjeś wielkie marzenie, żeby wydać, no to dążyć do spełnienia tego marzenia za wszelką cenę prawie. A czy warto zaczynać pisanie na różnego typu platformach i publikować je w sieci, czy w czasopismach? Czy jednak pisać właśnie tak jak ty, do szuflady dla siebie, a później dopiero udać się z tym do wydawnictwa? Wydaje mi się, że to jest kwestia bardzo indywidualna, bo nie każdy z nas chce się od razu stykać z jakąś krytyką, tylko właśnie wolimy sobie często napisać. Też pisanie do wydawnictwa różni się troszeczkę od pisania dla siebie, dlatego że jeśli piszemy dla siebie, to bardzo często zostajemy na poziomie tak zwanego pierwszego draftu, czyli pierwszej wersji naszej książki, czyli nie poprawiamy tam. Tam się mogą znaleźć jakieś dziury fabularne i tego typu rzeczy, a w książkach jednak, które idą do wydawnictwa, powinniśmy mieć już co najmniej dwa, a najlepiej trzy drafty, czyli żeby ta książka była tak wymuskana i żeby nie było właśnie tych dziur w środku, no bo chcemy dać czytelnikom jak najlepszą wersję siebie i swojego tekstu, więc no myślę, że warto publikować, jeśli chcemy rzeczywiście dopracować swój tekst, dlatego że jeśli nawet opublikujemy na jakimś Wattpadzie czy blogu swój tekst, to ktoś może zauważyć, że kurde, tutaj robisz błąd, albo zawsze jak opisujesz jakąś postać, to piszesz, że ma, powiedzmy, nie wiem, niebieskie oczy, a w tej scenie ma zielone i coś tu jest nie tak. Także to są takie małe błędy, których my często nie zauważamy, ale już czytelnik może wychwycić, bo my jak czytamy swój tekst, no to my go znamy i nie zwracamy właśnie uwagi na takie małe błędy, a one się zdarzają każdemu, no bo wiadomo, wszyscy jesteśmy ludźmi i wszyscy te błędy popełniamy. O tym, że Monika pisze, już wszyscy wiemy, a teraz opowie nam o swoim zamiłowaniu do czytania, o swoich ulubionych książkach, o bibliotece i o Bookstagramie, którego prowadzi. Oprócz pisania książek również je czytasz, ale co tak naprawdę wolisz? Ojejku, to jest strasznie ciężkie pytanie, dlatego że ja lubię i czytać, i pisać, ale są to niestety takie rzeczy, których nie da się robić równocześnie, więc zawsze muszę wybierać. I tak jak na przykład ostatnią noc spędziłam na pisaniu, to tą noc spędziłam na czytaniu i myślę, że trzeba właśnie to jakoś sobie tak miarkować, że jeden dzień tutaj, jeden dzień tam, dlatego że o ile na przykład pisząc, mogę słuchać równocześnie muzyki albo nawet coś oglądać tak na zabicie czasu, na zabicie ciszy, no to jednak właśnie nie da się czytać i pisać równocześnie, więc szukam jakiegoś środka złotego. Z czytaniem książek związane jest twoje hobby, ponieważ prowadzisz bloga, również Instagrama. Co na nim umieszczasz? Głównie recenzje, dlatego że nie lubię takich postów pustych, postów na siłę, bo zauważyłam, że bardzo często właśnie na Bookstagramie trafia się coś takiego, że pojawia się owszem zdjęcie książki, ale pod spodem jest pytanie, wolicie kawę czy herbatę? I ja nie widzę sensu takich postów, ja wolę pisać o książkach. Przede wszystkim są to właśnie recenzje, ale jako, że zbliża się matura, no to też trafiają się takie posty pomagające maturzystom wyłuskać to, co najważniejsze z tych książek. Czyli mimo wszystko, nawet jeżeli czytasz książki, to i tak kończy się to wszystko pisaniem. Tak, zazwyczaj tak. I co lubisz w tym hobby? W tym prowadzeniu Instagrama książkowego, czy też tego bloga wcześniej?
Wydaje mi się, że Instagram nadał mojemu czytaniu takiej dynamiki, dlatego że zawsze sobie myślę, okej, no chciałabym publikować 3 posty w tygodniu, żeby mieć rzeczywiście taką w miarę okej aktywność. Więc zawsze mam takie, dobra, to co czytam, żeby się zmieścić, jak na przykład nie mam pomysłu, bo czasami czytam rzeczywiście do przodu i mam kilka książek wcześniej zaplanowane posty i wtedy piszę sobie posty wcześniej i mam też czas, żeby przeczytać na przykład coś dłuższego. Czyli jak przeczytam, powiedzmy, nie wiem, w tym roku czytałam Kubusia Puchatka, to był taki totalny zapychacz, ale był idealny na właśnie dzień Kubusia Puchatka i on dał mi szansę, żeby przeczytać później na przykład kolejną część Wiedźmina, dlatego że no jednak czytając fantasy, ja się wolę skupiać na tych książkach. To nie są takie książki, które przebrnę w ciągu jednego dnia i będę wszystko wiedziała, dlatego że jeśli przemknę w ciągu jednego dnia, to zazwyczaj nie zapamiętam albo jakichś imion, albo wydarzeń, a w przypadku jakichś serii, no to wolę rzeczywiście się skupić na tym tekście, który czytam. Skoro książka papierowa, to ta kupiona przez Ciebie do Twojej prywatnej kolekcji, czy jednak stawiasz na bibliotekę i ekologię? Myślę, że gdybym powiedziała, że ta z mojej biblioteczki, to cała hałda hańby, którą mam w swoim pokoju, zaczęłaby krzyczeć, co ty opowiadasz? Dlatego, że mimo tego, że ja gromadzę książki jak szalona i mam ich ponad 300, to i tak chodzę do tej biblioteki i oddając jedną książkę wychodzę z 5 następnymi, także wydaje mi się, że w tym momencie częściej czytam książki z biblioteki, chociaż no, powinnam też czytać te, które mam w domu. I polecasz jakąś bibliotekę krakowską? Wydaje mi się, że warto polecić w ogóle całą sieć biblioteki krakowskiej, dlatego że asortyment jest tam wielki, a katalog możemy oglądać w internecie z dostępem do tego, w której konkretnej chwili jest dana książka, która nas interesuje, dostępna. I to jest naprawdę wygodne. W takim razie jak często pojawiasz się w bibliotece? Chyba powinnam odpowiedzieć, że za często, ale wydaje mi się, że pojawiam się w bibliotece tak przynajmniej raz w tygodniu. To jest takie moje tempo.